Dzień dobry, jest sobota rano i właśnie wybieram się pobiegać po raz kolejny. Trochę pada, ale myślę, że będzie dobrze. Jak to nagrywać? Swoje bieganie. Ustawiam kamerę i wracam do niej. Czy to wyjdzie? Zmieniam soczewkę na Super View. Czy to wyjdzie? Czy to będzie fajne nagranie? Zobaczymy. Wspaniałe uczucie, kiedy się biega po tylu latach, kiedy się nie biegało. I bardzo doceniam każdy kilometr, który uda mi się przebiec. O, po prostu jest natura. Jakieś stare mosty. I ja. Naprawdę takie dobre, fajne słuchawki Bluetooth dają dużo nowych możliwości. I po prostu to bieganie też jest fajniejsze. Bardziej się chce po prostu, bo się wie, że kiedy będzie się biegało, będzie nie tylko przepiękna natura tutaj wokół nas, ale też będzie możliwość posłuchania fajnej muzyki. Także to dopinguje. Jest to taki kop do przodu. Dzisiaj biegając też zauważyłem bardzo dużą liczbę ślimaków. Staram się je wszystkie omijać, tak żeby żadnego nie naruszyć jego skorupy, czy też w ogóle na niego nie stąpnąć. Ale w ogóle w skali biegania jest tego mnóstwo. Tutaj akurat jest taki odcinek, gdzie ślimaków nie ma. Ten jest jeden, jedyny. Ale wcześniej to było tak, że jeden przy drugim. I być może jeszcze zrobię takie wejście właśnie, żeby pokazać te ślimaki. Jak zaczęła się cała ta historia z tym bieganiem, te 10 km staramy się 3 razy w tygodniu albo co drugi dzień, to nie zaczęła się naturalnie i nie zaczęła się normalnie, że ktoś sobie planuje i tak dalej. Nie, najpierw pierwsza rzecz to była taka, że żona kupiła wagę. No i tak jak człowiek był zawsze zadowolony ze swojej wagi, wydawało się człowiekowi, że jest fit, to nagle po połączeniu z aplikacją, jakąś taką, która była gratis do tej wagi dawana, okazało się, że jednak no nie jesteśmy aż tacy sprawni. Te nasze BMI odbiega od normy i to znacznie. No i najpierw była dieta. Dieta była i nadal jest dieta. Zaczęliśmy jeść zdrowiej, zaczęliśmy jeść owoce, warzywa. No ale kilogramów za bardzo nie ubywało. Może byliśmy zdrowsi, może mieliśmy mniej tłuszczu w sobie, czy czegoś takiego, ale to nie jest tak, że z dnia na dzień nastąpił jakiś kategoryczny, zdecydowany spadek wagi. Po prostu to nie pomagało. Potem ja wymyśliłem sobie coś takiego, że będę chodził na spacery zimowe. No i przez jakiś czas chodziłem na te spacery, takie dość długie. Ja wiem, 5-kilometrowe, czasem dłuższe, czasem 10-kilometrowe, ale tutaj w obrębie pojawiły się ostrzeżenia, liczne ostrzeżenia, że znajdują się wilki, że te wilki mogą nas zaatakować. Ludzie na Facebooku wrzucali jakieś tam fotki odnośnie tego, że jakieś duże zwierzę zostało zaatakowane i zjedzone przez wilki. Także te dzikie spacery tutaj poprzez pola, no ten projekt trochę został ograniczony. I potem któregoś dnia żona powiedziała, że idzie pobiegać. No wielkie zaskoczenie. Przecież ona nigdy nie biegała. No ale skoro ona biega, no to i ja mogę spróbować. Takie było założenie. I tak zostało. Do dzisiaj biegamy te 10 km co drugi dzień. Staramy się biegać, czasem jest to 2 razy w tygodniu, czasem jest to 3 razy w tygodniu, ale nie zapominamy o tym, tak? Jest to po prostu, stało się to naszą rutyną dnia codziennego. No i dalej, wracając do tematu wagi, no to okazało się, że ta nasza waga poszła w dół.
Ja już startowałem z wagi 97 kg, co swojego czasu uważałem, że to jest absolutnie normalne i czuję się wspaniale, nic nie potrzebuję zmieniać. Dzięki Ci, aplikacjo, że wskazałaś mi, że jest być może inaczej. A żona, no żona też, żona, to znaczy żony wagi akurat nie podam, bo to jest kwestia RODO i w ogóle dobrego samopoczucia mojej żony, ale też zaczynała od dużo za dużej wagi i teraz w momencie, kiedy się ważyłem ostatnio, doszedłem do 83 kg, czyli 97 do 83, mamy 14 kg w dół. To jest dobrze, bo mówimy o krótkim okresie czasu, mówimy tutaj o okresie od grudnia, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło, a teraz mamy początek kwietnia. Także na przestrzeni 4 miesięcy udało się zgubić 14 kg, udało się zdrowiej odżywiać, te wszystkie zieleniny i te inne dodatki, których normalnie ludzie nie chcą jeść, nam zaczynają smakować. Dla nas to działa, więc jak na razie działa to w drugą stronę, bo na początek to było wielkie wyzwanie, żeby wyjść i pobiegać, tak? Żeby znaleźć w sobie motywację, chęć. No po prostu, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby się chciało, bo te pogody też nie były takie zimowe najlepsze, tak? Nieraz padało, nieraz wiało, nieraz lało. To nie lato, ale udało się. To znaczy, trzeba sobie dać miesiąc, tak jest moje zdanie, żeby zacząć chcieć. Myślę, że bo jeżeli na przykład ocenimy projekt po tygodniu, no to wyjdzie, ojej, straszne, nie udało się, nie, już nie będę biegał, nie robię tego, znajdę sobie coś innego, coś, co jest bardziej dla mnie. Nie, nie tędy droga, dajmy sobie miesiąc. Jeżeli przez miesiąc takiego, no trochę zewnętrznego motywowania się, tak, po prostu trzeba się zmotywować na tyle, żeby faktycznie wyjść, faktycznie pójść i pobiegać. Po miesiącu, w moim przypadku, w przypadku żony, staje się to automatyczne. Po prostu człowiek zaczyna chcieć biegać. Zaczyna czekać na to, kiedy wreszcie będzie mógł iść pobiegać. I to jest fajne, to jest cudowne, że no już teraz nie wykonujemy jakichś takich katorżniczych ćwiczeń, których musimy się zmuszać i musimy sobie jakoś tak na siłę je forsować. Nie, już teraz przychodzi to absolutnie normalnie. Po prostu chcemy, czekamy na to, kiedy wreszcie ja sobie pobiegam. I to jest fajna sytuacja, żeby czuć fun, żeby czuć przyjemność w tym, co się robi, i chyba na dłuższą metę jest to jedyny sposób, jaki ja znam. Może są inne, jeżeli są inne, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja z chęcią poznam je, a jeżeli będą skuteczne, postaram się je także wdrożyć w swoim życiu. Ale jest to jedyny sposób, żeby nie zaniechać, żeby się nie poddać, żeby to wszystko było czynnością taką regularną, do której chce się, na którą się czeka. To trzeba sobie znaleźć taką dziedzinę, w której się człowiek czuje dobrze. I to nie będzie miało znaczenia, czy to będzie bieganie, czy to będzie basen, czy to będzie, nie wiem, jazda na rowerze, cokolwiek. Ważne jest to, żeby był fan. Bez fanu się nie uda. Takie gromady ślimaków się znajdują na mojej drodze i muszę uważać, żeby w niej nie wdepnąć, no bo jeżeli stawię tutaj kroka, oczywiście tam dalej też one są, nie jest tak, że to jest jedno miejsce, tylko one są wszędzie. Jeżeli nadepnąłbym w takie miejsce, no to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ślimaków na raz. Także no tego nie chcemy, niech sobie żyją. Kiedyś bardzo dawno temu natknąłem się na taką reklamę butów do biegania marki Adidas. Było tam hasło napisane: po przebiegnięciu 10 km nie ma problemów, nie do rozwiązania. No i facet tam biegł sobie
zachód słońca, bardzo ładna przyroda. Nie do końca to rozumiałem kiedyś, jak to czytałem, ale teraz oczywiście rozumiem to bardziej, kiedy sam biegam te 10 km. Chodzi w tym o to, że te problemy, które są, one nie znikają, one są cały czas takie same. Wszystkie zmartwienia, troski, które mamy, ale jedyne, co się zmienia, to to, że my jako biegacze nabieramy po takim wysiłku większego dystansu do tego wszystkiego, co ma miejsce. I to jest bardzo fajne uczucie i to jest warte wysiłku. Gorąco polecam.